Jacek Rozenek, 50 L. W marcu dostał groźnego udaru i tylko dzięki szybkiej reakcji lekarzy, przeżył. Teraz z gwiazdor po wielu tygodniach opuścił już szpital i rehabilituje się w specjalnym ośrodku. Jeden z tabloidów zdradza szczegóły jego pobytu. Wieść o udarze, aktora zasmuciła wielu jego fanów, a także rodzinę i przyjaciół. Nawet była żona. Małgorzata Rozenek-Majdan starała się zaangażować w pomoc byłemu mężowi. Reklama po wstępnym rozeznaniu i opanowaniu sytuacji okazało się, gwiazdor w wyniku udaru ma problemy z mówieniem i czytaniem, a także ma niedowład jednej części ciała. Teraz już stan pacjenta jest o wiele lepszy, jednak w dalszym ciągu wymagana jest rehabilitacja która pomoże Jackowi odzyskać pełnię sił. W tym celu obecnie przebywa w ośrodku rehabilitacyjnym nad morzem. Lekarze zdecydowali, że najlepszym rozwiązaniem dla Jacka będzie pełna rehabilitacja w specjalistycznym ośrodku. Dzięki wsparciu rodziny umieszczono go w jednej z placówek na pomorzu. Jacek unika ludzi, odwiedzają go tylko najbliżsi. Jest jeszcze osłabiony, ale rokowania są dobre. Dużo śpi, odpoczywa i ćwiczy. Mówi, że czuje się dobrze, ale musi sobie kilka rzeczy przemyśleć. Planuje, że po wakacjach w pełni wróci do pracy, mówi informator w rozmowie z faktem. Z informacji tabloidu wynika, że Rozenek spędzi w ośrodku trzy miesiące, a jego tryb życia musi ulec zmianie. Musi jeść dużo białka, sporo warzyw i ryb. Tłuszcze zwierzęce, mocna kawa i herbata odpadają. Na pewno musi zwolnić tempo. Pod żadnym pozorem nie może też przerywać rehabilitacji. Relacjonuje źródło. Zobacz więcej materiałów wideo.